Hello everyone, witam wszystkich w drugim odcinku Biznesu dla Polaków, gdzie będziemy zadawać pytania, dalsze pytania z checklisty spraw do załatwienia i zdefiniujemy pojęcie marketingu. Mam do Państwa prośbę, żeby przed uruchomieniem każdego odcinka włączyć napisy w języku angielskim. Dziękuję. Marketing. Marketing jest to nazwa angielska na słowo marketing. What does this word mean? Co to słowo oznacza? Słowo to oznacza zarządzanie biznesem, zarządzanie firmą z uwzględnieniem wymogów klienta, oczekiwań klienta. Jest to najprostsza definicja marketingu. Jeszcze nie tak dawno w Polsce nieznana. Marketing in English is the management of a business with the customer in mind. Marketing dotyczy czterech pól działalności przedsiębiorcy, a pola te obejmują product, czyli produkt lub usługę, price, cenę, place, miejsce, miejsce działalności, place of activity, and promotion, i reklamy, promocji. Do tego zagadnienia podam dalsze pytania do tak zwanej checklisty, którą zapowiedziałam w pierwszym odcinku, w pierwszym filmie. I ta checklista, przypomnę, zawierała formy prawne działalności w Wielkiej Brytanii, zgłoszenie czy tam zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, Her Majesty's Revenue and Customs, zgłoszenia w przypadku spółek do Companies House oraz wspominałam o nadawaniu dwóch numerów, numeru podatnika UTR. Przypomnę, a unique taxpayer reference number i drugi numer national insurance number, jest to numer ubezpieczenia społecznego podatnika. A oto dalsze pytania z checklisty, które przedsiębiorca powinien rozważyć przed założeniem działalności. Nazwa firmy. Zazwyczaj na początku nadajemy nazwę, a potem robimy wszystko inne. Otaczamy tę nazwę marzeniami, a po prostu nazwa ma wyróżniać nas, zaznaczać nasze miejsce w działalności gospodarczej. Pierwsze pytanie. Have you got a name for your business? Czy ustaliłeś nazwę swojej firmy?
Następnym pytaniem dotyczącym jest pytanie dotyczące klientów. Musimy określić swoich typowych klientów, jak sobie ich wyobrażamy. Can you describe your typical customers? Czy mógłbyś napisać w jednym zdaniu, przedstawić, co twój biznes oferuje i dlaczego klienci powinni kupować u ciebie? Takie pytanie musisz sobie zadać i przemyśleć. Can you describe in a sentence what you are offering and why people should buy from you? Kiedy rozważymy już naszą klientelę i zapotrzebowanie na towary, no to musimy ustalić, czy tam zdecydować o cenach naszych towarów i usług. Have you decided how much you will charge for your products or services? Czy już zdecydowałeś, ile będą kosztowały twoje towary i usługi? Czy znasz ich cenę? No, kiedy już będziesz miał takie rozeznanie, jacy mają być w przyszłości twoi klienci i co im oferujesz i za jaką cenę, no to trzeba by było się ogłosić, zareklamować. Oto pytanie do checklisty. Have you planned your advertising for your business? Czy zaplanowałeś reklamę dla swojego biznesu? No, ale jest reklama, jest produkt, jest usługa, są klienci, ale gdzie oni mają przyjść? Gdzie będziesz prowadził tą działalność? Pytanie. Have you chosen your workplace? Czy wybrałeś miejsce działalności? Workplace or place of activity? You can choose. Możesz wybrać. Home, czyli możesz prowadzić działalność z domu, ale o tym będę jeszcze, rozwinę ten temat. Na przykład w wynajętym biurze, office, workshop, warsztacie, or other places, jeszcze w jakichś innych miejscach. Jeśli wybrałeś dom, chcesz prowadzić działalność z domu, home, to musisz sprawdzić, czy są jakieś miejscowe przepisy prawne wykluczające prowadzenie biznesu z domu. Oto pytanie. Have you checked? Czy sprawdziłeś, that there are no local laws, że nie ma miejscowych przepisów barring you from operating your kind of business from your home. Przepisy, które zabraniają prowadzenia tego rodzaju biznesu, jaki ty prowadzisz, z twojego domu. Jeśli nie, no to kiedy już masz miejsce działalności, określonych klientów, ceny, musisz sporządzić umowę najmu tego miejsca. Nie sądzę, że byłoby to twoje prywatne miejsce
bo to już inna sprawa, ale zazwyczaj jest to miejsce wynajmowane. Czy masz taką umowę najmu, która zabezpieczałaby w pełni twoje interesy? Oto pytanie. Have you got a rental agreement? Tak to się nazywa, rental agreement, which fully protects your interests, który w pełni zabezpieczy twoje interesy, including a long enough period of notice, włączając w to dostatecznie długi okres wypowiedzenia, period of notice, aby znaleźć inne miejsce, jeżeli zostaniesz z tego miejsca usunięty. To find alternative premises if you are kicked out. I nad tym trzeba się zastanowić, jaką umowę najmu zawrzeć. No i jeszcze, oprócz tych wszystkich rzeczy, kiedy już na tej checkliście wybrałeś formę prawną, masz nadane numery, masz nazwę swojego biznesu, miejsce prowadzenia, określonych klientów, cenę, miejsce prowadzenia działalności, to jeszcze musisz się skupić na jednej rzeczy. Oczywiście w fazie zakładania biznesu. To jest bookkeeping, to jest księgowość. Zapisz sobie to zdanie, to pytanie i zastanów się, popytaj znajomych, może znajdziesz księgowego, żeby te sprawy albo poprowadził, albo tobie wyjaśnił. Oto pytanie. Have you created a system for keeping complete record of purchases and expenses? Czy stworzyłeś system prowadzenia ewidencji zakupów, wydatków itd.? To są podstawowe sprawy na twojej checkliście, które musisz rozważyć. A potem, krok po kroku, step by step, keep going on and your business will be perfect soon. W następnym odcinku dalsza część słownictwa running your business. Don't forget about captions or subtitles. Proszę nie zapominać o napisach. Włączyć, ponieważ są w języku angielskim. That's all for today. Thank you very much. And goodbye.